Luluś. Luluś! Luluś! Powiem dzisiaj wam, że kiedy jestem sam, na nudę sposób mam, bo w kolory jasne gram. Jak ty to robisz, Luluś? Biorę farby i już parę chwil kolorami lśni świat, uwierzcie mi. Jak ty to robisz, Luluś? Jeśli będziesz chciał, by twój świat się śmiał, dodaj światu jasnych barw. Narysuj delfina. Dzień dobry, Kropko. Dzień dobry, Luluś. Dzień dobry, dzieci. Dzień dobry, Luluś. Dzień dobry, Kropko. Pójdziemy popływać, Kropko. Odłożę tylko latawiec i już możemy iść. O, chodzi o to, że... Nie wiem, jak to powiedzieć. Ja po prostu... Boję się wody. Wow, ach jak cudownie. Kropko, idziesz? Kropko, gdzie jesteś? Ojej, przepraszam, Kropko. Już dobrze? Czy coś mówiłaś? Bardzo jesteś zła? Dzieci, słyszałyście, co powiedziała Kropka? Powiedziała, że boi się wody. O, bardzo cię przepraszam, ale wiem, kto pomoże przezwyciężyć twój strach. Jest taki miły. Może troszeczkę przesadziła? Troszeczkę. Narysuję go bardzo szybko. Przy nim na pewno nie będziesz się bać. A kto to? Zobaczysz! Zacznę od narysowania ogona, który ma kształt serca. Potem narysuję długi grzbiet z płetwą. Nie! Ja znam zwierzę z taką płetwą. Jest niebezpieczne i ma ogromne zęby. Na pewno nie będę chciała z nim pływać. Czy wiecie, jakie to zwierzę, co? Tak! To rekin! Nie bój się! Ja nie rysuję rekina. Rekin ma płetwę śpiczastą, a ta jest zaokrąglona. Popatrzcie tam! Parasol jest śpiczasty, a płetwa zaokrąglona. Widzicie różnicę? Tak! Ja też widzę! To świetnie! Mogę rysować dalej. Zaokrąglona płetwa i okrągła głowa. I już jest delfin! To delfin? Bardzo lubię delfiny. Przecież pamiętam, więc rysuję go dalej. Tu są dolne płetwy, tutaj jeszcze brzuszek i wreszcie ogon. Naprawdę dziwne, ale wydaje mi się, że czegoś mu brak. Pewnie nosa. Trzeba narysować z przodu głowy coś jakby nosek. No i oczy. Jest taki śliczny! Mogę go pokolorować? Oczywiście, Kropko! Ładnie go pokolorowałam? Witajcie, moi drodzy. Cześć, delfinie. Chcecie się ze mną bawić? Bardzo lubię się bawić. Ojej, znów to samo. Ojej, niestety widzisz, moja koleżanka Kropka boi się wody. Boi się wody? To dziwne, bo ja żyję we wodzie. Czy pomożesz mi oswoić Kropkę z wodą? Oczywiście. Wszystkie delfiny bardzo chętnie pomagają. Siądź mi na grzbiecie, tu będziesz bezpieczna. Ojej! W takim razie zgoda, ale chcę się przygotować. Czy dobrze wyglądam? Jak pływaczka! Nie bój się, nic ci się nie stanie, uwierz mi. No dobrze, czuję się już lepiej.
Oczywiście. I mocno trzymaj się płetwy, bo płyniemy w morze. Naprzód! Naprzód! Wiecie co, dzieci? Teraz uwielbiam pływanie. Płyń szybciej, delfinie! Płyń szybciej! Rysowanie delfina najlepiej zacząć od ogona w kształcie serca. Potem narysujcie grzbiet z zaokrągloną płetwą. O tak. Jeszcze okrągłą głowę, dolne płetwy i linię brzucha, która połączy się z ogonem. Na końcu dorysujcie delfinowi nos. Nie zapomnijcie o oczach. Gotowe! Wystarczy go tylko pokolorować. Witajcie, przyjaciele! O, witaj! Witaj! Kto chce się ze mną bawić? Ja! Pa, pa! Do widzenia! Do widzenia! Pa, delfiny! Miłej zabawy! Wy też idźcie się pobawić! Do widzenia, dzieci! Do widzenia, Lolusiu! Do widzenia, Krowko! Wersja polska, studio GMC. Reżyseria i kierownictwo produkcji Andrzej Preciks. Tłumaczenie i dialogi Katarzyna Preciks. Tekst piosenki Wiesława Sujkowska. Opracowanie dźwiękowe Tomasz Niezgoda. Udział wzięli Anna Maria Buczek, Joanna Pach i inni.